Tekst pochodzi ze strony Grace to You. 20 grudnia 2013 roku. Świąteczny intrus. John MacArthur. W 2011 roku Boże Narodzenie wypadło w niedzielę i kilka kościołów odwołało swoje nabożeństwa, ponieważ nie chciały przerywać Bożego Narodzenia. Co za dziwaczny pomysł. Nie chcieć narzucać uwielbienia Jezusa Chrystusa w dniu, w którym obchodzimy Jego narodziny. Jeszcze większym paradoksem jest jednak to, że co roku w wiele świątecznych uroczystości wpuszcza się inną postać. Jest on o tej porze roku wszędzie i o wiele bardziej powszechny niż jakiekolwiek przedstawienie Jezusa Chrystusa. Istnieje nawet w cudzysłowie hymn poświęcony temu intruzowi, który wyjaśnia jego w cudzysłowie teologię. I wszyscy znamy słowa piosenki, podobnie jak nasze dzieci. Lepiej uważaj, lepiej nie płacz, lepiej nie dąsaj się. Mówię ci dlaczego. Mikołaj przyjeżdża do miasta. Tak, święty Mikołaj to nic innego jak popularna bajka, a jednak dominuje na scenie każdego roku w okresie Bożego Narodzenia. Co jest niezwykłe w Mikołaju, to fakt, że jego rzekoma moc jest łudząco podobna do mocy Boga. Jest on istotą transcendentną, nieograniczoną prawami fizycznymi tego świata. Może oblecieć całą planetę w ciągu jednej nocy, zatrzymując się w każdym domu po drodze. I jest otoczony przez inne niebiańskie istoty, które również nie podlegają ograniczeniom nałożonym na resztę stworzenia. Mikołaj jest również wszechobecny. Widzi cię, kiedy śpisz. Jest wszechwiedzący. Wie, kiedy się obudziłeś. Wie, czy byłeś zły, czy dobry. Więc bądź dobry na litość boską. Mitologiczny Mikołaj działa w paradygmacie dobrotliwych obietnic i łagodnych gróźb. Jeśli jesteś dobry, dostaniesz prezenty. Jeśli jesteś zły, nie dostaniesz. Ale tak naprawdę, czy nie pozostajemy z poczuciem, że każdy jest nagradzany prezentem, a wszelkie niegrzeczności są wybaczane z mrugnięciem oka Mikołaja? Tak więc Mikołaj nie tylko nie mówi prawdy, ale nie jest konsekwentny w swoim własnym systemie sprawiedliwości uczynkowej. Składa groźby, ale ich nie realizuje. Teologicznie Mikołaj jest uniwersalistą. Ostatecznie każdy otrzymuje jego łaskę. Mówiąc prościej, Mikołaj jest fikcyjną, niebiańską istotą o wątpliwym charakterze. Nie mówi prawdy, wypowiada puste groźby, wymaga dobrych uczynków, nagradza nieposłusznych i pojawia się tylko raz w roku. Te cechy są dalekie od prawdziwego Boga, który mówi tylko prawdę, dotrzymuje wszystkich swoich obietnic, osądza tych, którzy go odrzucają, daje zbawienie z łaski przez wiarę, a nie z uczynków i jest zawsze obecny. Jedną z najsmutniejszych ironii na temat Bożego Narodzenia jest to, że wielu myśli o Chrystusie, a nie o świętym Mikołaju, jako o niepożądanym intruzie. Nie tylko długi i ciemny cień Mikołaja przesłania prawdziwe przesłanie Bożego Narodzenia. Nawet znajoma szopka zamraża czas i zamyka w wielu umysłach obraz Chrystusa jako bezradnego noworodka i nic więcej. Ale dzieciątko w żłobie dorosło nie jest już niemowlęciem czułym i łagodnym. Jest Jezusem, Mesjaszem, Bogiem wcielonym, objawieniem chwały Bożej i samym Jego obrazem. List do Hebrajczyków 1:3. Narodziny Chrystusa były największym uniżeniem, jakie świat kiedykolwiek znał. List do Filipian, rozdział 2, wersety od 5 do 8. A Jego 33 lata ludzkiej egzystencji spełniły wszystkie Boże wymagania dotyczące bezgrzesznej doskonałości w naszym imieniu. Drugi list do Koryntian, rozdział 5, werset 21. Jezus przybrał postać ludzką, aby w tym ciele ponieść karę, na którą grzesznicy, tacy jak my, słusznie zasłużyli. Pierwszy list Piotra, rozdział 2, werset 24. W przeciwieństwie do Mikołaja, łaska Pana nie zależy od naszej sprawiedliwości. List do Efezjan, rozdział 2, wersety od 1 do 9. Poprzez swoje życie i śmierć Chrystus uczynił możliwym największe z darów – życie wieczne. List do Rzymian, rozdział 6, werset 23. Dany z Jego łaski. A dobra nowina o Bożym darze jest sumą bożonarodzeniowego przesłania.
Nie jestem za całkowitym wyrzuceniem Mikołaja, ale upewnijmy się, że trzymamy go tam, gdzie jego miejsce. Z innymi, fikcyjnymi postaciami dziecięcych kaprysów. Nie oddawajcie mu żadnego terytorium ani skupienia, które słusznie należy do Chrystusa. A w tym roku, kiedy przygotowujecie się do własnych obchodów Bożego Narodzenia, niech słowa innego hymnu rozbrzmiewają w waszych sercach. O przyjdź, uwielbijmy Go, Chrystusa Pana. Kolejny artykuł dotyczący świąt Johna MacArthura również pochodzi ze strony Grace to You. 20 grudnia 2012 roku. Nie, to nie jest prawdziwe znaczenie świąt. Społeczność, w której mieszkam, nie trafia zbyt często na międzynarodowe nagłówki gazet. Ale w zeszłym tygodniu zarządcy lokalnego kompleksu mieszkalnego dla seniorów zasłużyli na wielkoformatowy baner na górze Drudge Report. Choinka zakazana, symbol religijny, krzyczą nagłówek. Ktoś w macierzystej korporacji Centrum Emerytalnego uznał, że ozdoby świąteczne są emblematami sekciarskimi i zakazał ich używania we wszystkich pomieszczeniach komunalnych. Personel został skierowany do usunięcia centralnej choinki, którą mieszkańcy wcześniej udekorowali. Być może najbardziej zdumiewającą rzeczą w tej historii jest to, że w ogóle trafiło to na pierwsze strony gazet. Każdego roku grincze wołującego sekularyzmu skarżą się na świąteczne dekoracje w miejscach publicznych, a każde Boże Narodzenie wydaje się produkować coraz więcej takich historii. Pozwy i protesty dotyczące dekoracji stały się tak samo świąteczną tradycją jak kluski z makiem. Oczywiście choinki nie są tak naprawdę symbolami religijnymi. Nie ma biblijnego, religijnego ani kościelnego nakazu dekorowania drzewek, ani wymiany prezentów, jeśli o to chodzi. Nie znamy faktycznej daty narodzin Chrystusa, więc nawet data 25 grudnia nie miała specjalnego znaczenia dla Kościoła przez co najmniej 3 wieki po Chrystusie. To są tradycje, których chrześcijanie przestrzegają od pokoleń. Podobnie jak tłuczenie talerzy na greckim weselu, takie rzeczy są zwyczajami kulturowymi, a nie obrzędami religijnymi. Z pewnością nie ma nic świętego w dekoracjach świątecznych, a jeśli mi nie wierzysz, przejedź się po typowej amerykańskiej dzielnicy nocą w okresie świątecznym. Podwórka i domy są pokryte sztucznym śniegiem, jasnymi światłami i fantastycznymi postaciami. Mikołaja, Frostiego, Rudolfa, Jacka Frosta, piernikowych ludzi, elfów, dziadków do orzechów, Sknerusa, Charlie'ego Browna i oczywiście Grinch'a. Rzeczywiście Boże Narodzenie w amerykańskiej kulturze popularnej obrosło folklorem, sentymentami i nostalgicznymi ikonami, które nie mają nic wspólnego z wiarą religijną. Większość popularnych tradycji świątecznych ma mniej niż 150 lat. Jedną z takich tradycji sięgającą czasów Dickensa jest sentymentalne zgłębianie pytania, jakie jest prawdziwe znaczenie świąt. Mimo prawdziwym znaczeniu świąt Bożego Narodzenia ma nawet swój własny wpis w Wikipedii. Według zamieszczonego tam artykułu w użyciu popkulturowym przeważnie unika się jawnych odniesień religijnych, a za prawdziwe znaczenie przyjmuje się rodzaj introspektywnej i życzliwej postawy. Prawdziwość tej analizy jest obficie ilustrowana przez rosnącą menażerię popularnych filmów świątecznych. Od klasycznych faworytów, odtwarzanych wielokrotnie w 24-godzinnych maratonach, do tandetnych dramatów pokazywanych w telewizji kablowej każdego grudnia. Hollywood na siłę karmi widzów poważnie wypaczonym wyobrażeniem o Bożym Narodzeniu. Sam Hallmark Channel reklamuje w tym miesiącu 12 nowych filmów świątecznych. W ten czy inny sposób większość z nich oferuje jakiś pogląd na prawdziwe znaczenie Bożego Narodzenia. Wszystkie z nich się mylą. Szczerze mówiąc, jeśli wszystko, co wiedziałeś o Bożym Narodzeniu, pochodziło z ozdób choinkowych, dekoracji domów i filmów świątecznych, możesz nie mieć pojęcia, że święto to kiedykolwiek miało coś wspólnego z narodzinami Chrystusa. Fakt, że ludzie myślą o choinkach jako o symbolach religijnych, dowodzi, że chrześcijanie nie uczynili swojego przesłania jasnym. Dla wierzących z pewnością powinno to być pilniejszą sprawą niż tak zwana wojna z Bożym Narodzeniem. Sekularyści, którzy nie mogą znieść widoku choinki,
nie stanowią realnego zagrożenia dla Kościoła i jego misji. To, co powinno nas martwić w kulturze usianej kościołami i wypełnionej przyznającymi się do wiary chrześcijanami, to fakt, że nie udało nam się przebić przez zamieszanie i komercjalizację największego święta roku i pokazać światu, co tak naprawdę świętujemy. Boże Narodzenie wiąże się z narodzinami Jezusa Chrystusa. Ale nie jest to tylko przejmująca historia o dziecku, które urodziło się w stajni, ponieważ jego rodzina została odrzucona z gospody. Według Nowego Testamentu to dziecko jest Bogiem w ludzkim ciele, który dobrowolnie zszedł, aby żyć wśród ludzi jako sługa, aby wziąć na siebie ciężar win innych i zapłacić za nie cenę, poświęcając za nich swoje życie. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. A to Słowo stało się ciałem i mieszkało wśród nas. Ewangelia Jana, rozdział 1, werset 1 i 14. Który będąc w postaci Boga, nie uważał bycia równym Bogu za grabież, lecz ogołocił samego siebie, przyjmując postać sługi i stając się podobny do ludzi. A z postawy uznane za człowieka uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. List do Filipian, rozdział 2, wersety od 6 do 8. Lecz teraz, na końcu wieków, pojawił się raz dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie. List do Hebrajczyków, rozdział 9, werset 26. A wiecie, że On się objawił, aby zgładzić nasze grzechy, a w Nim nie ma grzechu. Pierwszy list Jana, rozdział 3, werset 5. Który będąc blaskiem Jego chwały i wyrazem Jego istoty i podtrzymując wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z naszych grzechów przez samego siebie, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. List do Hebrajczyków, rozdział 1, werset 3. Powtarzając za apostołem Pawłem, wiarygodne to słowa i godne całkowitego przyjęcia, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. Pierwszy list do Tymoteusza, rozdział 1, werset 15. O to właśnie chodzi w Bożym Narodzeniu. A 25 grudnia jest tak dobrym dniem, jak każdy inny, aby poświęcić go na szczególne świętowanie. Dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan. Ewangelia Łukasza, rozdział 2, werset 11. Innymi słowy, głoszony przez aniołów pokój na ziemi, dobra wola wobec ludzi, nie dotyczy jedynie pokoju między narodami i dobrej woli wśród ludzi. Chodzi o pokój z Bogiem i łaskę od Niego dla nas pomimo naszego grzechu. Nawet imię Jezus oznacza Zbawiciel. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. Ewangelia Mateusza, rozdział 1, werset 21. Innymi słowy, w samym sercu prawdziwego znaczenia Bożego Narodzenia znajduje się obietnica zbawienia, pełnego i darmowego odkupienia od winy i kary za grzech dla wszystkich, którzy wierzą. List do Rzymian, rozdział 3, werset 22. To jest radość wielka, która będzie udziałem wszystkiego ludu. Ewangelia Łukasza, rozdział 2, werset 10. Przegapcie to, a przegapicie prawdziwe znaczenie Bożego Narodzenia całkowicie. Uchwyć się jej, a nie tylko zyskasz życie wieczne, ale także będziesz mógł cieszyć się prawdziwym pokojem, który przewyższa wszelkie zrozumienie. List do Filipian, rozdział 4, werset 7.